Moi drodzy, ta praca, którą wykonała młodzież, jest tak naprawdę modlitwa. Piękna modlitwa, czcząca naszego świętego założyciela, świętego Franciszka i świętą Klarę. Mam nadzieję, że to oglądanie, bycie tutaj razem będzie taką wspólną modlitwą. Będziemy się po prostu modlić i chwalać Pana Boga za tak wspaniałego, za tak wspaniałych ludzi, za świętego Franciszka i świętą Klarę. Rozpocznijmy. Synku, ja po prostu wzywam cię do opamiętania. Co ty masz zamiar zrobić ze swoim życiem? Ciągle się będziesz tylko bawił? Przecież chyba tylko tyle potrafi. W końcu zaszczycił nas swoją obecnością wielki król asyryjskiej młodzieży, który potrafi wspaniale ucztować i zabawiać się, oczywiście na koszt ojca, trwoniąc przy tym jego ciężko zarobione pieniądze. Za to tym razem w stawie zostało trochę denarów. Niebywałe. Karczmy zamknęli wcześniej. Ach tak, pewnie już nic nie mogłeś w siebie wdusić. Oddawaj te pieniądze, zanim znowu wpadniesz na jakiś wspaniały pomysł i wszystkie roztrwonisz. Dlaczego Bóg pokarał mnie takim darmozjadem? Piotrze, uspokój. On ma 20 lat i na pewno ma tam jakieś swoje plany. A ja też mam już swoje lata. I co z moim zakładem? Ludzie z całej Italii pytają o moje sukna. Ba, co ja mówię? Przecież mam klientów z całej Europy. I co z tym będzie? Co z tobą będzie, Franciszku?
Ojcze! Nie będziesz się mnie już wstydził. Dzisiejsza noc to było pożegnanie. Postanowiłem, że wyruszę na wojnę z Perugią. Będę rycerzem! Tak. Pan jednak nie wysłuchał. Kto wie, może będą jeszcze z ciebie ludzie. Fika! Poślij szybko kogoś do kowala, niech szykuje zbroję, tarczę i przynajmniej dwa miecze. Niech Giuseppe biegnie na rynek i kupi najpiękniejszego i najsilniejszego konia, albo nie! Ja sam go kupię. W końcu to dla mojego syna. Niech cały Asyż zobaczy, jak wygląda prawdziwy rycerz. Nie wiedziałem, że będę jeszcze z ciebie tak dumny. Franciszku, bardzo się cieszę. Ale karczma wydaje się nie przygotowywuje do wojny. Musisz jeszcze dużo poćwiczyć. A kiedy zwyciężysz i okryjesz chwałą nazwisko Bernardone, zapowiada się wspaniałe życie. Bernardzie, masz jakieś wiadomości o Franciszku? To już rok, od kiedy go pojmali po bitwie przy moście świętego Jana. Chyba wiem niewiele więcej. Słyszałem, że pan Bernardone organizuje jakieś fundusze, żeby go wykupić z niewoli. No a Franciszek podobno choruje. Mam nadzieję, że wróci do nas cały i zdrowy. Asyż jakby opustoszał, gdy wyjechał. Brakuje mi go. No tak, myślę, że wszyscy tęsknimy. Ale teraz najważniejsze jest to, żeby wrócił do domu cały i zdrowy. Piotrze, Bernardzie, słuchajcie, macie jakieś wieści o Franciszku? Klaro, ty tutaj? Myślałem, że jesteś w Perugii. Wróciliśmy z rodziną dwa dni temu, ale co z Francesco? Myślę, że informacje nie są aktualne, ale wiemy, że pan Bernardone organizuje jakieś fundusze, żeby wykupić Franciszka z niewoli. Dobrze, że mi mówicie. Mam trochę odłożonych denarów, zresztą poproszę ojca o pomoc, myślę, że nie odmówi. Sądzę, że to zbędne. Znając ojca Franciszka, nie weźmie od ciebie ani grosza. Jest zbyt dumny. No właśnie. A poza tym do biednych nie należy i na pewno ma już potrzebną kwotę. W takim razie zostaje tylko modlić się, by wrócili jak najprędzej. Chodźcie więc, katedra jest niedaleko. Jesteś przekonana, że jesteśmy tam potrzebni? Nie gadajcie, tylko idziemy. Pan Bóg słucha każdego, a szczególnie kiedy człowiek szczerze się modli. No chyba chcecie, żeby wrócili szybko do domu. Tu zapytanie, oczywiście, że chcę. Ruszajcie więc. Szybko, pomóż mi! On nie ma prawie wcale sił. Ledwo trzymał się na koniu. Trzeba go umyć i opatrzyć. Zajmij się nim, a ja lecę po medyka. Senku, co oni ci zrobili? Wiedziałam, że wojna nie jest dla ciebie. Czego tam szukałeś? Ale nie martw się. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Zaopiekuję się tobą. Mamo, daj mi pić. Służba! Służba! Przynieś ty szybko coś do picia. Koce, bandaże, misę do przemywania i coś do jedzenia. Nową tunikę. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Oh,
nic, póki serce w tobie śpi. Pamięta w ogóle? Ja. Gdzie on jest w ogóle? O, idzie! Ben! Jest gawet stąd w ogóle. O, panowie, siemka! Jak tam? Ojej! O, witaj, Ben! O, chciałem sobie. Słuchajcie! Jaka wczoraj była impreza? No. Na zamku Gislerro? Mówię wam coś niesamowitego. No, było. Chyba nadmiar wina niż ona myślał ci w głowie, skoro nam o tym mówisz. Przecież wszyscy tam byliśmy, nie pamiętasz? Przyznaj się, Bernardzie, kiedy przestałeś kojarzyć, z kim się bawiłeś? Wiecie co? Teraz to już nic nie wiem. A jeszcze przed chwilą wydawało mi się, że wszystko pamiętam. A pamiętasz chociaż, jak tańczyłeś z panną Katarzyną? A z Katarzyną? No! Naprawdę? Katarzyna zechciała ze mną zatańczyć? No, może to zbyt szumne słowo chciała. Po prostu wyrwała się od stołu. Nie, no. To teraz już nawet nie mam co próbować. Na pewno nie będzie chciała mnie widzieć.
Ale poczekaj jeszcze na najlepsze. To też mogło ci ulecieć. Chociaż taki upadek to mnie znajdzie miejsce w twojej pamięci. Panowie! Jaki upadek? O czym wy mówicie? Nie żartujcie. Ej, wiecie co? On naprawdę nic nie pamięta. Nie, przestańcie się wreszcie ze mnie naigrawać i szybko powiedzcie mi, co się tam wczoraj działo. Zanim spotkam kogoś, kto był na tej imprezie. On ci powie. Mów, no. Finałem tego twojego tańca z Katarzyną był. No mów, no. Przepraszam, nie mogę, jak sobie przypomnę. No. Na koniec ty pierwszy po burzliwym piruecie znalazłeś się na ziemi, ciągnął za sobą swoją partnerkę. Ale, no co, no, wiecie, no, po takiej ilości wina, no, taki upadek, to każdemu musi się przytrafić. Każdemu. Ale tylko ty miałeś takie szczęście wylądować pod stołem rodziców partnerki, z którą puszczałeś. A żebyś widział minę pana... Overducia! Co? A może lepiej, że nie widział, albo przynajmniej nie pamięta. No tak. Wiecie co? My z faworami to chyba nawet Franciszka przebiłem. Jego ciężko przebić. Ale teraz na pewno jesteś najlepszy! Filip, a w ogóle co z Franciszkiem? To już 3 miesiące od kiedy tata wykupił go z niewoli. Chyba już doszedł do siebie. No właśnie. Może wkrótce znowu do nas dołączy. Raczej wątpię. Z nim dzieje się coś dziwnego. Co ty mówisz? Po prostu jest jeszcze osłabiony. To nie to. Od kilku dni może wstać z łóżka. Od kilku dni jest już w domu, a nie może wstać z łóżka. Pewnie tato szykuje go do przejęcia firmy. Bo na wojnie to już go raczej nie puści. To nie firma. To... Sam nie wiem. Wydawało mi się, że go znam, a teraz jest mi zupełnie obcy. Nie wiem. Nie rozumiem. Słuchajcie, nie martwmy się. Na pewno mu przejdzie. Dajmy mu tylko trochę czasu. O nie! Co? Znowu oni! Jest ich tutaj coraz więcej! Jacy oni? Trenowaci! Zajęli prawie całą dolinę. Gdyby nie zakazy biskupa, panuszyliby się po całym mieście. Lecimy, wynośmy się z nami! Do czego? Zobacz, jak uciekają jaśnie pany! Nie mają pojęcia, co znaczy być trendowatym. Może kiedyś się przekonają. Tak, źle im przecież... Przecież nic ci nie zrobili. Wiem. Boże, wybacz, nie życzę źle, ale wiesz, że przecież najbardziej boli ludzka obojętność. No tak, ale dla nas to przecież codzienność. Przecież nie? Właśnie. Wczoraj użebrałam tylko resztki chleba i kamienie, którymi chciano mnie przepędzić. Nie miałaś dzwonka, by ich przepędzić? Miałam, ale przecież oni nienawidzą trendowatych. Myślą, że my już nie jesteśmy ludźmi. Najchętniej pozbyliby się nas z okolic Asyżu, a w pierwszej kolejności wszyscy bogacze. Tak, w pierwszej kolejności wszyscy bogacze, którym psujemy wizerunek szczęśliwego miasta. Ale ich los też doświadcza. Pamiętasz tego hulakę? Nie opuścił chyba żadnej imprezy. Mówisz najprawdopodobniej o synu kupca Bernardone. W rzeczy samej. Od 2 miesięcy nie opuszcza domu. To jest dopiero więzień. Szkoda mi go. O, możesz sobie darować wyrazy współczucia, bo właśnie nadchodzi. Chyba nie jest nim aż tak źle. O nie! Czemu nie dzwonicie? To wasz obowiązek ostrzegać. Przepraszamy, trochę się zagadałyśmy. A ty, widzę, czujesz się już lepiej. Skąd mnie znacie? Zresztą to nieistotne. W ogóle nie powinienem z wami rozmawiać. Trzymajcie się ode mnie z daleka. Ciekawe. Ja mam swoje problemy i nie chcę zostać jeszcze trendowaty. Ciekawe, myślę, że tylko jemu jest źle. Uwierz, nam nie jest różowo, ale najważniejsze, by nie tracić nadziei. Choćby wszystko wyglądało, jakby za chwilę miało runąć, choćby nasze życie. Boli głowa od rana, znowu nie ma co jeść.
jeśli tylko mocno chcesz. Ale wiesz, mimo wszystkich swoich łez, jeśli tylko mocno chcesz, rzeka może zmienić bieg. To co ja właściwie mam robić? No, to chyba nie jest pytanie do nas. A kogo mam pytać? Samego papieża? Ja bym uderzała jeszcze wyżej. Nieopodal są ruiny starego kościółka San Damiano. Czasem nawet tam nocowaliśmy. Może warto tam spróbować. W końcu Bóg chyba wie najlepiej, jak ci pomóc. Do zobaczenia i powodzenia, przyjacielu. Jeżeli tak mogę nazwać kogoś, kto jeszcze przed chwilą nie chciał się do mnie zbliżyć. Poczekajcie! Nie bójcie się. Przepraszam. Nie bójcie się. Ja chyba jestem bardziej trędowaty niż wy. Jeszcze wam raz dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję wam. Boże, czy właśnie pierwsze kroki po chorobie mam kierować do kościoła? Co ty kombinujesz, Panie? Zresztą i tak nie widzę innego wyjścia, jak posłuchać tych biedaków. W końcu i tak niewiele mam do stracenia. Mimo wszystko bardzo dziękuję ci, Panie, że mogłem ich spotkać, przytulić. To dziwne. Jeszcze nie tak dawno czułem do nich taki ogromny strach. A teraz cieszę się, że mogłem ich spotkać, przytulić. Dziwne. Naprawdę się cieszę. Ruina. A ty, Panie, tak piękny, a poniżony jak 12 wieków temu, tam, w Jerozolimie. Historia lubi się powtarzać. Panie, a co ze mną? Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twoją świętą wolę. Thank you.
miłości. Czuję, czuję miłość Twoją, Panie. Miłość Twoją. Niech będzie jak Ty chcesz. Odbuduję Twój dom, który popada w ruiny. Stanę się biedny jak Ty, boś do mnie przemówił. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki. Wreszcie Cię znalazłem, Franciszku. Nie jesteś jeszcze zbyt zdrowy. Nawet nie wziąłeś porządnego płaszcza. Brakuje nam jeszcze jakiegoś przeziębienia. Nie gniewaj się, tato, ale ja nie pójdę. Jak to? A może zamierzasz spędzić tu noc? Nie tylko noc, ale całe moje życie. Widzisz? Na pewno masz już gorączkę i bredzisz. Wracaj szybko i się nie wygłupiaj. Ja się nie wygłupiam. Do mnie przemówił właśnie Pan. Ja pragnę Go naśladować w ubóstwie i prostocie. Nie chcę już tych kosztowności ani szat. Zanieś się biedny. A jeśli chcesz mnie odwiedzić, możesz przynieść coś dla mnie i dla moich trędowatych. Moich trędowatych, co się z tobą stało? Niewdzięczniku, całe życie karmiłem cię i troszczyłem się o ciebie, a ty mi mówisz, że nie jestem twoim ojcem? To raczej ja cię wydziedziczam. Nie dostaniesz ani grosza z mojego majątku. Nawet nie waż się wracać, ani żebrać pod moim domem. Nie wdzięcz. Boże, jakie to dziwne. Całe życie bałem się go jak całej armii niewiernych. A teraz czuję taki pokój, wolność, radość, że mógłbym rozmawiać z nim choćby codziennie. Prawda. Żałuję tylko, że tak późno otworzył swoje oczy i uszy na głos Pana. Co więcej, jego przyjaciele z młodości też za nim poszli. No chyba żartujesz? Owszem, stanowili zgrany zespół, ale do zabawy i picia, a nie od pracy, trudu i modlitwy. Jakoś trudno wyobrazić mi sobie Franciszka jako żebraka. Przecież on jest, a raczej był, bardzo bogaty. A teraz co? Ma chodzić po mieście i prosić o jakąś pracę za kawałek chleba? Przecież to uczciwe. Pracuje, to ma prawo prosić o wynagrodzenie. Ale co z jego majątkiem, firmą ojca? To chyba nie jest aż tak ważne. Schodzi przynajmniej na drugi plan wobec tego, co mówi do niego Bóg. Och, no chyba trochę przesadzasz już z tym Bogiem, Klaro. Czy on naprawdę chciałby takiego upokorzenia? Chyba zapomniałaś, że przecież sam takiego doświadczył. Jezus też był ubogi, a zachwycił świat. Ja myślę, że jeszcze przyjdzie taki czas, kiedy świat zachwyci się Franciszkiem. Oby te słowa były prorocze. Nie chciałabym, aby świat naśmiewał się z niego i jego drogi. Naszego Pana też wyśmiewali, a jednak zwyciężył. Witajcie. Jakie pobożne rozmowy prowadzicie? Witaj. Właśnie rozmawiałyśmy o Panu i Jego słudze. O Tobie, Franciszku. O Panu to rozumiem, ale o mnie to chyba przesada. Jest tyle ciekawszych tematów. Masz i rację, ale to nas wszystkich intryguje. Powiedz nam czemu, tak naprawdę dlaczego i po co to wszystko? Konstancjo, jemu nie można się oprzeć. Thank you.
przychodzi ten się, napełniami i stół, ciepły deszcz, zabione ustawę, powia silnie wiatr, a ty robię drzew, powiedział, że byłem w dłoniach mój. Dotknął postaciego, po imieniu wezwał mnie, uzmiastym jak czas. Ten, kto przychodzi jak świt jesienny, ten, który czeka na krople pamięci, ten, gdy słowa jak ogień, on zawołał przez noc, zasnął jak zwierz. Ten, kto przychodzi jak świt jesienny, ten, który czeka na krople pamięci, ten, który milczy, gdy słowa jak ogień, on zawołał przez noc, zasnął jak zwierz. Ten plen, duży boku drzew, wydrożył trakt, przez jednych sam to, co za wymiary dzień, na nim głowa patrz, środku drogi stary, a członek nieba bez, dotknął po. Franciszku, bardzo ci zazdroszczę, tak po prostu i przepraszam, nie mogę! Klara! Klara! Czekaj! Czy ja coś przeoczyłem? O co chodzi? Moi bracia, widzicie? Ją też wzywa pan. Już niedługo się o nią pomni. Byłoby cudownie mieć siostrę naszej wspólnocie. Poczekajmy, poczekajmy. Dajmy jej trochę czasu. Jak pan zechce, prędzej czy później będzie musiała się zmierzyć z jego głosem. Z którym wiemy, że i tak nie wygra. Właśnie. Wcale nie. Słuchajcie, każdy z nas ma wolną wolę. Nikogo pan nie zmusza. Zobaczcie. A ci, co nie chcieli nas dzisiaj słuchać na rynku, wydawałoby się, że głosimy im Ewangelię, więc wszyscy powinni z zapartym he wsłuchiwać się w każde nasze słowo. Tak naprawdę w każde słowo Pana. A tak nie było. Trudno. Ludzie nie chcieli słuchać, sami się z tego rozliczą przed Panem. Ale słuchajcie. Na pewno nas ptaki wysłuchają. Oboje mam bracia i siostry stoją na będzie ta zima, gdy człowiek z ochotą przez wszystkich na mnie Mesjaszem się będzie nazywał. A ludzie patrzyli i szczerze się śmiali, nie chcieli rozpoznać tej prawdy, że Bóg choć tak wielki, a my tacy mali, chce szczęściem podzielić się z każdym. A potem ten człowiek wziął krzyż na swe barki i Bóg się nad nami zmiłował. Przybity do krzyża umierał ten czar, miłością do krzyżu żądował. Ludzie patrzyli, szczerze się śmiali, nie chcieli rozpoznać tej prawdy, że Bóg choć tak wielki, a my tacy mali, chcesz.
Gdyby się światło objawił, Chrystus na Chrystusa przywrócił wesele i ducha się tego zostawi. A ludzie patrzyli, szczerze płakali, od dawna pragnęli tej prawdy, że Bóg choć tak wielki, a oni tak mali, chce szczęściem podzielić się z każdym. A ludzie patrzyli i szczerze płakali, od dawna pragnęli tej prawdy, że Bóg choć tak wielki, a oni tak mali, chce szczęściem podzielić się z każdym. Panie, ile szczęścia dostałem od Ciebie, ile wspaniałych darów, jak wielu wspaniałych ludzi postawiłeś na mojej drodze, braci, biednych, trędowatych, jak Panie się odwdzięczę. Nie martw się, Bóg na pewno znajdzie jakiś sposób. Naprawdę dziękuję Bogu, że mi Was dał. Przecież ja nikogo nie wołałem. To On sam Was tutaj wybrał i przysłał. Franciszku, proszę. Bo miłość Pana
i bez dna. Czułem, że Pan Cię wzywa. Czekałem tylko na Twoją decyzję. Raduje się, Klaro, że w końcu ona zapadła. Ja też się cieszę, ale nie bardziej jak wtedy, kiedy dowiedziałam się o Twojej decyzji. Dla mnie to było tylko potwierdzenie tego, co od dawna działo się w moim sercu. Czekałam tylko na odpowiedni moment, żeby uciec z domu. Rodzice nadal się nie zgadzają. Mama chyba już przyjęła tę decyzję. Ale tata ciągle nie może się z nią pogodzić. A ja myślę, że Pan oświeci jego serce i doda mu się. A bowiem dla niej to wielki zaszczyt i błogosławieństwo. Ja też mam taką nadzieję. Nie bójcie się, ale dla mnie to bardzo trudny dar. O ja! Jak to się stało? Jak przyszedł Pan? W postaci ukrzyżowanego Serafina. Uwielbiam Cię.
Boże, jak dobrze tu być, mimo że jest chłód i bieda. Widzicie, być ubogim to właśnie być wdzięcznym. Tylko ubogi potrafi naprawdę dziękować. A bogaci? Co z nimi? Ubogim jest każdy człowiek, który potrzebuje łaski Bożej. A zatem także bogaci. Czasem, patrząc na nich, mam wrażenie, że oni są bardziej biedni niż my. Paradoks. My głodni, oni syci. My zmarznięci, oni ogrzani. Oni smutni, my zaś szczęśliwi. Bo w naszej nędzy potrafimy pogodzić się z krzyżem. Prawdziwe ubóstwo to wyrzeczenie się siebie i rozdanie siebie innym. To zawsze prowadzi na Golgotę i przez miłość trwa pod krzyżem. Pamiętajcie, pod krzyżem zostali tylko ci, którzy już nic nie mieli. Rozum i wolę oddali Bogu. Dlatego trzeba umrzeć, aby mieć życie. Trzeba być pustym, aby zostać napełnionym. Trzeba być ubogim, aby docenić każdy dar. Trzeba zgodzić się na ubóstwo krzyża, by móc przyjąć bogactwo zmartwychwstania. W waszych ustach brzmi to tak realnie i pięknie, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Nieprawda. Wcale nie. To tylko my, nie potrafiąc czasem zaakceptować naszego dzisiaj, czynimy je niemożliwym do wytrzymania i bardzo uciążliwym. A każdy dzień jest łaską. To, że nie mogę nic sam z siebie, to właśnie ubóstwo. A bogactwo, gdy wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bracia, siostry, wielu nas wyśmiewa, ale to nie istotne. Istotne jest to, że my tutaj czujemy się jak w niebie. A naszym obowiązkiem jest głosić Ewangelię. Zawsze, wszystkim. Wielu ludzi mówi, gdy Ewangelię poszli, gdy zwariowałeś, mówię im, to nie tak, tylko Jezus zmienia świat. Bo tak.
na Boga ta modlitwa. Tak na koniec, oczywiście bardzo dziękuję aktorom, wspaniałym aktorom, cudownym aktorom, przewspaniałym aktorom, cudownej grupie muzycznej. Bardzo bym prosił. Wiele osób nam pomagało w tym muzykalu. Brat Juliusz świecił na tutaj młode oko nam otwierało rutynę. Bartek coś tam też pomagał, cały czas coś robił, nosił, świecił. Wszystkim bardzo dziękujemy. Dziękujemy za pomoc. Niech to ten muzykal będzie także takim podziękowaniem dla tych osób, które nas wspomagają modlitwą, a także duchowo i materialnie. Także głębokim ukłon także dla naszej wspaniałej publiczności. I niech ona nam się...